no małe przetarcie miałem już przed sezonem. Mieliśmy tam podobne problemy. Na turnieju w Szczecinie mogłem nawet chwilę zagrać. Był to wiadomo turniej. No próbuję. Wiadomo, że nie jest łatwo. Nie jest to moja nominalna pozycja. Ale mamy taką sytuację kadrową, jaką mamy, więc staram się jakoś załatać tą dziurę, żebyśmy mogli po prostu korzystać z treningów 6 na 6. Jest taka sytuacja, że jest trzech atakujących, więc no zostałem przestawiony trochę. Niemniej jednak mam nadzieję, że sam będzie w pełni zdolny i w pełni formy na te spotkania, bo wiemy, jak ważne będą to mecze dla nas i że pomoże nam odnieść zwycięstwo w walce o złoto. Myślę, że aż tak nie pomaga. Gdzieś tam w tym przyjęciu czasami się wydaje, że ta piłka fajnie leci, ale im dalej czasami jest gorzej. Także na więcej na pewno w tych szóstkach mają pracy chłopaki, którzy przyjmują w jednej linii ze mną, czyli pokrywają więcej boiska. Ja mam gdzieś tam mały swój skrawek, za który odpowiadam i staram się zostawić jak najlepiej piłkę w grze, żebyśmy po prostu nie tracili na tych treningach zbyt dużo punktów. A myślę, że takie drużyny jak te, które grają, biją się o medale, to nie tylko jedni zawodnicy. Faktycznie Bartek pokazuje, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. Pokazał to mecz i tutaj w Rzeszowie. Świetnie się czuł i na zagrywce i w ataku. Myślę, że też mamy w swojej drużynie osoby, które będą starały się odpowiedzieć nie tylko na dobre zagrania Bartka, ale całej Iskry. Na pewno, tak jak już pierwszy półfinał pokazał mecz z Rzeszowem, są mocni tutaj na tej sali, dobrze zagrywali przede wszystkim. Rzeszów miał problem z przyjęciem zagrywki, stosunkowo mało błędów, dużo punktów. Mamy nadzieję, że my się przygotujemy dobrze na tą mocną ich zagrywkę i będziemy grali swoją siatkówkę. Wiadomo, że jeżeli my gramy swoją siatkówkę, czyli mało błędów, gramy cierpliwie, to z nami gra się ciężko. Mam nadzieję, że takim ciężkim, wymagającym rywalem będziemy dla nich w finale i postaramy się wywalczyć to drugie złoto. Na pewno. Myślę, że nie da się je tak dobrze poczuć, jak stali w Bełchatowie, bo tam wszyscy znają, grali już wiele meczy i w playoffach, i w rundzie zasadniczej. Na pewno to jest jakaś delikatna przewaga, ale myślę, że my pokazaliśmy, że nie tylko u siebie, nie tylko na tych boiskach, które normalnie zawsze gdzieś tam trenujemy i na których gramy, jesteśmy mocni. Wygraliśmy finał Pucharu Polski we Wrocławiu na dużym, podobnym obiekcie, także myślę, że na tym poziomie gdzieś tam delikatna przewaga może na początku spotkania się pojawić, ale myślę, że im dalej w las, tym spotkanie powinno być wyrównane i rozegra się czysto w siatkarskich elementach. Ja myślę, że nie ma się już co rewanżować i my Bełchatowianom, Bełchatowianie nam chyba rewanżować się nie chcą. Tutaj każda drużyna chce po tym ciężkim sezonie wygrać złoto, bo to jest przede wszystkim cel, który sobie stawiają obie ekipy. Myślę, że te play-offy pokazały, że wyniki z rundy zasadniczej tak naprawdę nie mają znaczenia. Rzeszów chyba dwa razy z Bełchatowem, o ile się nie mylę, wygrał w rundzie zasadniczej, potem przegrał walkę o finał. My przegraliśmy dwa razy w rundzie zasadniczej, wygraliśmy te najważniejsze spotkanie w finale Pucharu Polski. Także, tak jak mówię, no tutaj już na pewno nikt nie patrzy na to, kto jaki miał stosunek wcześniej. Każdy będzie walczył na 100%, już naprawdę nie ma co się oszczędzać i nikt nie będzie patrzył ani wstecz, tylko na to, co będzie, każda piłka do przodu, co będzie dalej. No, to jest walka o złoto i każdy będzie chciał to zdobyć. No wszyscy mówią, że ciężej się broni tego złota, ja tego złota nie mam, więc ja będę walczył z drużyną o to, żeby je zdobyć. Zaksa będzie broniła tego tytułu, ale myślę, że to chyba jest bez większej różnicy. Spotkały się dwa bardzo doświadczone zespoły. Dla Bełchatowa to też nie będzie pierwsza walka o złoto. Mają na swoim koncie i srebra, i złota, także podobna sytuacja tyczy się Zaksy, także no... Naprawdę uważam, że spotkały się dwa bardzo równe zespoły z ogromnym doświadczeniem, które gdzieś tam w tych playoffach grają dobrze, więc myślę, że naprawdę będą to ciekawe mecze i mam nadzieję stojące na wysokim poziomie i zakończone naszym zwycięstwem. No, oczywiście Bełchatowianie myślą podobnie, z różnicą małą, jeżeli chodzi o wynik końcowy.
A mecz dzisiaj o 18. Zapraszamy wszystkich sympatyków siatkówki na to emocjonujące, jak mam nadzieję, spotkanie. My też będziemy liczyli na doping naszych kibiców tutaj w Atlas Arenie. Postaram się odwdzięczyć oczywiście dobrym wynikiem, co będzie, mam nadzieję, dużą zaliczką i pierwszym krokiem w walce o złoto, które chcielibyśmy oczywiście przypieczętować w meczu rewanżowym u nas, ale potrzebujemy do tego dużo wsparcia kibiców.